Właśnie dzisiaj będziemy się pakować. Właśnie, a propos pakowania. Ja się nie będę pakował, ja się będę wypakowywał z samochodu. What? What the fuck? No, niestety na pewien czas będę się rozstawał ze swoim autem. Prawdopodobnie do końca roku. I za wstępstwo będę miał Scania. Oh my god! Wow! Ale Scania nie będę miał tylko do swojej dyspozycji, tylko będę to auto dzielił z kimś innym. Oh no! To znaczy w takim sensie, że ja będę jeździł nocki, a kolega będzie jeździł na dniówkach. Ja będę spał w tym hotelu. A dlatego, że moje auto idzie do Polski na jedną linię w zastępstwo, bo jest deficyt samochodu w firmie i do czasu, jak nie będzie jakiegoś auta nowego, to tak będziemy jeździli. No niestety jakoś się będę musiał przemęczyć, ale to tylko bodajże chyba 2-3 tygodnie do końca roku. Znaczy, mi jeszcze została zmiana w tym roku półtora tygodnia. Dziś jest czwartek, właśnie jutro w piątek przyjedzie kolega po auto, zostawi mi właśnie mi swoje auto, a tym autem zjedzie do Polski. Także właśnie muszę tutaj ten swój cały majdan zabrać ze sobą. Także trochę tutaj będę miał pracy. No dobra. No. Praca bre. Już nie ma Jacka. Jack tu. Na razie leży, tu cała moja instalacja podświetlenia. No już schowki, o. Schowki puste. Także tak. O, tutaj parę moich rupieci, tu jeszcze jest wszystko, o. Jeszcze wszystko tutaj jest w trakcie pracy, ale już mało mi zostało, także. A tu jeszcze muszę tą średnią blendę, no, ściągnąć. Teraz ściągniemy. Elegancja. Dobra. Tak to wygląda, nie? Przy okazji tych wszystkich prac pakowczych, pakowania, jeszcze muszę wymienić czerwkę, bo się mi wczoraj przepaliła. No ja tutaj mniej więcej już pakowany jestem w tym stopniu, że zostało mi tylko takie najpotrzebniejsze rzeczy na tą chwilę, czyli właśnie, żeby coś sobie tu ugotować. Teraz właśnie będę robił obiad, ale tymczasem chwila relaksu, trochę sobie pojeździć czołgiem, oczywiście World of Tanks.
I co? I, aha, jutro o 12 przyjedzie właśnie, czy o 11 kolega. Postawi mi auto i to tyle. I jakoś się trzeba będzie przemęczyć. Dobra, to jedziemy czołgiem. Dobra. O. Za 5:11 trzeba wstawać. No, i tak to by wyglądało, tkania. Już właśnie jestem po przypakowywaniu. Całe szczęście, że tylko na bodajże tydzień taka będzie akcja, bo tak jak wcześniej wspominałem, tylko do świąt mi tylko dostał jeszcze tydzień pracy i później po nowym roku ma wszystko wrócić do normy. Tymczasem właśnie ja już tutaj się tak mniej więcej nie spakowałem, ale dopiero wpakowałem. I teraz tak patrzę w tą skanię i tak trochę mi tutaj bierze klaustrofobia. Bo w Mercedesie to jest naprawdę dużo, dużo miejsca, a tutaj no niestety nie jest aż tak kolorowo, tym bardziej, że tu jest jeszcze ta kabina mała, tak, nie ma szału, ta duża jeszcze jest ok. No i przede wszystkim co, tunel, tak, no, to co mi się najbardziej nie podoba w skaniach. Zdarza się płaska podłoga i jest właśnie git malina. No dobra, jeszcze wam pokażę z wierzchu, jak to auto wygląda, ale skania jak skania. Nie ma szału, bo to jest to R-ka, ale 410. Także nie poszaleję. No i tak to by wyglądało. Skania jak skania, nie? Tylko właśnie trzeba się przestawić, jak ja ponad 2 lata, prawie 3 lata siedzę. Jeździmy z ZS-em, to teraz jak się na skanie wchodzi, no to trochę inaczej. No dobra, tak to wygląda auto. No i ta moc. V12, 410. Napędzana gazota. Dobra panie, podobno skanio najlepszo. Zaraz się przekonamy o tym, znaczy. Nie dziś jeździłem, ale
dosyć dawno, teraz powrót do korzeni, bo w sumie to najwięcej jeździłem z kaniami. Ale co jak co, już się najbardziej przyzwyczaiłem do Mercedesa. Dobra. Zobaczymy, jak mi wyjdzie załadunek z kanią. To się okaże. Co to kurwa jest? Eko jakiś? Gdzie tu ręczka? Tu kurwa. Eko, auto ma zapierdalać. Dobra, lecimy. Śruby, siedaczki są? Są. Kurwa, jak mi się dziko jedzie. Ale co jak co, jest o wiele cichsza w środku. Przyczepy ABS, no to już się zapaliło. Ograniczone działanie, ale co? Zmniejszenie sprawne hamulca awaryjnego. Co to kurwa jest? Na pierdole. Ja kurwa nie lubię, jak gdzieś tutaj pokazują jakieś kurwa błędy. Zada się byłem na równi z czytnikiem, a tu chyba jestem na... niska. No, postawiłem się pod kontenery i teraz tak patrzę, że najlepsze jest to, że mam zajebisty numer kontenera. 31 13.
praktycznie 2013 w kontenerze, aby to nie było żadnego pecha. No to jadziem z kaniuchą. Z kanią najlepszą. Kurde, jakoś się nieswojo czuję w tym aucie. Prawdę powiedziawszy. Ale to nie jest tak jeszcze najgorsze w tym. Najgorsze jest to w tym, że ta Scania tylko idzie 8.5. A mój Mietek szedł równe 90, a tu tylko 8.5. Czyli już parę minut będę do tyłu, a jeszcze na złość jest tak, że w pół do 8 wyjeżdżam w piątek. Nie mogę się przyzwyczaić do tego auta. Ale to tylko na plus, na chwilę. A na plus właśnie, że to auto ma w zestawie przyczepę Schmidtkę i właśnie ona fajnie, kurczę, podnosi dosłownie minutę 8, jak ta moja chronka. No i jak na Scanie przystało, Scania ma, o, światło, zajebiste radijko. To najpierw zapomniałem, jakie się tutaj kurwa włącza. A, dobra, jest, kurwa. O. O, coś tutaj kurwa nie ma fali radio. O, zajebiste radio, ale nie odbiera radia. O. Coś znalazło. Mercedes jest przychodowy, jakbyśmy chcieli go sprzedać, to sobie nie słabo.
jako życie, jako mieszkanie to jest 200-300% lepsze w Mercedesie z racji tej płaskiej podłogi, dużej lodówki, dobrego wewasta, schowków i po prostu, no, ja tak uważam. Nie wiem jak w tej nowej, w tej SC, jak to wygląda, może tam jest faktycznie to już trochę lepsze, ale na tą chwilę to jest, ja się właśnie czuję zawiedziony, rozczarowany, pomimo tego, że dużo wcześniej stajem jeździłem, a teraz już praktycznie prawie 3 lata jeżdżę Mercedesem i bym nie zamienił chyba skali na, znaczy Mercedesa na skali, znaczy mówię o tym, nie? Także może tą nową jakbym trochę pojeździł to kto wie. Dobra, to by było na razie tyle tych takich mojej osobistej, subiektywnej opinii porównania. To śmigamy dalej. I jeszcze się jednego plusa doszukałem, właśnie retarder. Naprawdę jest zajebisty w Scania, właśnie Scania zawsze miała fajne, mocne retardery. I właśnie fajny, bo na pierwszej pozycji jak się tylko załączy, to naprawdę ładnie zwalnia, ładnie hamuje, tak kurwa. Lepiej niż u mnie w tym Mercedesie. Można zobaczyć jak Schmidta fajnie podnosi. Nie wiem, że sama podnosi. Tu jeszcze. A tu jest 8,5 tony naładowane. Także naprawdę fajna przyczepa. A tego zawsze powtarzam, że Schmidta jest najlepsza. A jeszcze szadery mam. Czy tak i tak bym jechał objazdem, tak dlatego, że jest zamknięta, jest dzisiaj ta siódemka. Dobra, teraz czas na papierową robotę i zostało mi 15 minut pauzy. Czyli równo w pół do 12 wystartuję. Także nawet ok. Czwarta 20 rano i jak widać jestem na walizkach w dalszym ciągu, a dlatego, że jak właśnie dzisiaj ruszyłem, macie dzisiaj, wczoraj jak ruszyłem w poniedziałek,
o 7, to się zamieniałem z kolegą właśnie na hotelu, bo teraz właśnie jeździmy dwóch na jednym aucie i właśnie linia dzienna i właśnie linia nocna, z tego względu, że chwilowo mojego auta nie ma, bo jest gdzieś indziej potrzebne i tak niestety się ułożyło, że musimy jeździć jednym autem na dwóch liniach i ja już skończyłem swoją właśnie robotę jakieś 45 minut temu i jesteśmy umówieni gdzieś za 15:05 przyjedzie kolega z hotelu, bo mamy takie mieszkanko, no wynajęte pokój. No i jak kolega znaczy tak, jak ja pracuję, to on jest na hotelu, a jak ja jestem na hotelu, to on pracuje i tak na odwrót. No i tak do piątku mam się zmieniać. No, dobrze coś tylko do piątku, bo takie trochę słabo takie życie na walizkach, ale no cóż, jakoś się trzeba przemęczyć te parę dni. I potem już po nowym roku ma być podobno po staremu. Czyli mam mieć odzyskać swoje auto. A tymczasem czekam i właśnie jedę na hotel spać, wykąpać się i właśnie jutro o około 17 mam właśnie znowu zmianę, on przyjeżdża, ja wsiadam i tak cały tydzień. To jest mój hotel, tak to wygląda, jestem właśnie w hotelu przy mieszkaniu, tak, na czas ten co właśnie kolega jeździ, co się zamieniamy autami, to właśnie ja tutaj odpoczywam, śpię. No i zaraz właśnie będę wychodził na zmianę, zbliża się 5 godzina i właśnie ja z tego hotelu właśnie będę jechał na parking, tam już kolega czeka, bo już dzwonił, jesteśmy umówieni na 5, no on wtedy tu przychodzi i tak to wygląda. O, tuż to. No, dobra, to trzeba się zbierać do roboty. A, tu w ogóle jest taki obszarek fajny. Obszarek niemiecki, długowłosy. I tu pod moimi drzwiami czeka, waruje. Nie wiem, czy on mi pilnuje, czy co. Ale jest jak na razie nieszkodliwy, jeszcze mnie nie opierdolił. Jest kurczę korek, a oni się tutaj poskładali, kurwa. Tutaj nam masakra. No, ja sobie właśnie jadę tam do kolegi na zmianę, a właśnie się dowiedziałem, znaczy już wczoraj się dowiedziałem, że będę miał długą przerwę, znaczy długą przerwę. Wiadomo jak to na liniach, po prostu moja linia staje na 2 tygodnie, ma przerwę świąteczną. A ja jeszcze mam swoją zmianę, kończę tydzień przed świętami, czyli właśnie
czyli właśnie jutro, znaczy z piątku na sobotę mam ostatni tutaj wyjazd, z 13 na 14. No i mam ten swój tydzień wolny, tak? Ten tak zwany tydzień zjazdowy i ten tydzień mi się łączy z dwoma następnymi wolnymi. Także jak ja kończę z 13 na 14, to dopiero moja linia rusza po nowym roku, 6 stycznia, tak? Z powrotem jestem w ciężarówce. Właśnie się zmieniliśmy teraz w drugą stronę. Także ja wróciłem z hotelu, a właśnie kolega wrócił na hotel. Teraz się pedologował. I to wszystko jest, że tak powiem, zgodnie z prawem. Bo właśnie jak ja wychodzę z ciężarówki, to wyciągam kartę. Nie? No to też tak za bardzo niby można, ale nie można, ale de facto nie można. Dlatego można pod względem, właśnie pod jednym warunkiem, że jak się ma hotel albo mieszkanie, ale żeby to móc w stanie udowodnić, to właśnie firma musi wystawić taki dokument, mam go tam przy sobie, taki papier, że właśnie kierowca ten taki odbywa pauzę w tym miejscu i w tym miejscu jest właśnie podany adres. I to właśnie przy kontroli czasami, jak jest taka sytuacja, policja czy tam inni funkcjonariusze, którzy zatrzymują, mogą to wymagać od nas, a mało tego, też są takie sytuacje, ale to szczególnie w Niemczech, gdzie policja wymaga umowę pomiędzy firmą a osobą, która wynajmuje mieszkanie, żeby zobaczyć do oglądu, czy faktycznie jest taka umowa zawarta. Także to wszystko jest pełen legal. Ja tu właśnie się loguję, ale oczywiście to muszę tą pauzę wpisać też manualnie. Znaczy manualnie, tylko odpoczynek to teraz trzeba wstawić w tacho, no i to wszystko. Witamy. Wpisać czynności. Robimy tak i teraz tu właśnie od tego czasu, co ja wyciągnąłem tą kartę, wciskamy łóżko, czyli właśnie pauza do tej pory, czyli do 18, zatwierdzamy ok, początkowy dania, ok, gotowy do jazdy i tak to wygląda. Dobra. Aha, tu jeszcze muszę się zalogować i będę jechał. No, dobra, to ja sobie jadę. No i to by było na tyle. Dzisiaj jest piątek, mój ostatni piątek pracy w tym roku. Na to będę dodawanie 13. Mam nadzieję, że nie będzie nic pechowego. No właśnie, ostatni mój załadunek tutaj pod rampą jestem Colding. O, już chyba kończą, bo coś tam widzę. Się dzieje, ostatni mój załadunek do Hamburga, przepinka, powrót i to by było na tyle w tym roku. Ja mam w tym
w tym roku w 3 tygodnie mi wypadło wolnego, to też jakieś to jest właśnie plus jazdy na linii. Moja linia jak co roku na te minimum 2 tygodnie, no 1,5-2 tygodnie ma wolnego. Staje, zatrzymuje się, a ja jeszcze mam swój tak zwany zjazdowy tydzień następny. Czyli mi się tak poukładało, że mam wolnego aż 3 tygodnie i dopiero powracam na linię 6 stycznia. Prawdopodobnie już, będę jechał swoim Mercedesem. No i to byłoby tyle. Z tego miejsca właśnie też chciałbym złożyć wszystkim oglądającym, subskrybującym, jak nie subskrybującym, lajkującym, nie lajkującym życzenia zdrowia i wesołych świąt oraz oczywiście szampańskiej zabawy, no i gumowych drzech i tyle samo powrotów co wyjazdów. Do następnego. Na razie. Do Danii zostało mi kurcz 13% tego AdBlue i nie wiem, ale chyba pojadę tutaj, zatankuję, nie wiem, parę litrów, bo mam do końca 85 kurwa kilometrów, ale nie wiem ile ta Scania jeszcze tego AdBlue wpieprzy. Wolę nie ryzykować, bo jeszcze się w ostatnim dniu, w ostatnim kółku spierdoli i będzie to pierdol. A w ogóle pogoda się popsuła. 0 stopni i zaczął śnieg padać. No i dobra, zalałem te 20 litrów, żeby mieć święty spokój. No i teraz już sobie jadę do końca, do Sowa, bo wiadomo, do Kolding, tylko ta pogoda mi się nie podoba, bo albo zima, ale jak tu w grudniu bywa, nie? Może być. Dobra, w takim razie to na razie.